Kochani, dziś jest najpiękniejszy dzień w moim życiu. Życzę Wam, żebyście tak mówili codziennie. Dziś jest najpiękniejszy dzień w moim życiu, dotychczasowym życiu. To znaczy, życzę Wam, aby każdy Wasz następny dzień był piękniejszy. To znaczy, życzę Wam, aby dzisiejszy dzień był dla Was najpiękniejszy w Waszym dotychczasowym życiu, ale jeszcze nie tak ładny jak ten jutrzejszy. To znaczy Wam, żeby dzisiejszy dzień nie był najpiękniejszym dniem w Waszym całym życiu. Czemu? Bo jeżeli dzisiejszy dzień byłby najpiękniejszym dniem w Waszym całym życiu, to by znaczyło, że już piękniejszych dni nie będzie. Dlatego życzę Wam, żeby dziś było najpiękniejszym dniem w Waszym dotychczasowym życiu. Jasne? A teraz o co chodzi? Podobnie jest z dziewczyną. Poznajesz dziewczynę i na początku to jest taka maleńka nieśmiałość. Taka nadzieja, że może da się zaprosić na kawę. Potem, że się zaprosi na kawę i ciastko. Potem, że na kawę, ciastko i spacer. I codziennie ten dzień jest coraz piękniejszy. I każdy następny dzień jest piękniejszy. I w końcu człowiek marzy, że może da się pocałować. I ona się daje pocałować, kochani. I to jest wtedy najpiękniejszy dzień w życiu. Dotychczasowej znajomości. I teraz uwaga. Przychodzi taki moment, że powstaje najpiękniejszy dzień w całej znajomości. Jeżeli, kochani, dojdziecie do tego, jeżeli dojdziesz do tego, że dzisiaj jest najpiękniejszy dzień w całej znajomości, już piękniej nie może być z tą kobietą, to należy się natychmiast albo rozstać, albo oświadczyć. Tak, słuchajcie mnie. Oświadczajcie się dopiero wtedy, kiedy już piękniej być nie może, żebyście wiedzieli, że zostaną Wam przepiękne wspomnienia.